streszczenia naszego ostatniego spotkania chciałem opowiedzieć o doświadczeniu, które miało nas przekonać, że zjawisko parowania jest rzeczywiście zjawiskiem powierzchniowym. No bo jak sobie to do tej pory wyobrażaliśmy, mamy naczynie, w której jest H2O w stanie ciekłym. Rozmawiamy o tych zjawiskach na przykładzie H2O, różnych stanów skupienia H2O. No i cząsteczki H2O nie są nieruchome. Wiemy, że temperatura jest miarą ich ruchliwości, ich szybkości. Chociaż nie znaczy to, że wszystkie mają tę samą szybkość, mają niektóre większą, inne mniejszą, średniej szybkości, można by tak to sobie na razie powiedzieć, bo nie wiemy jeszcze, co to jest energia. Tak naprawdę to temperatura jest miarą energii kinetycznej, ale do pojęcia energii musimy jeszcze dojść. No i wiemy, że te cząsteczki się ze sobą do siebie przyciągają, jest wiązanie wodorowe, więc niełatwo jest im opuścić wodę, bo tutaj w dół działa przyciąganie do innych cząsteczek, no ale te najszybsze dają radę i pokonują przyciąganie, którego manifestacją jest zjawisko napięcia powierzchniowego i przechodzą do fazy gazowej, stają się cząsteczkami pary wodnej. Im wyższa temperatura, oczywiście tym więcej tych cząsteczek ma wystarczającą prędkość, żeby się uwolnić ze stanu ciekłego. No ale warto też pamiętać, że nie jest to takie proste, dlatego że kiedy już nad tą powierzchnią znajduje się odpowiednia liczba albo gęstość tak naprawdę, czyli liczba tych cząsteczek w jednostce objętości, gęstość liczbowa, to te następne uciekające będą się z nimi zderzać i część z nich wróci z powrotem do stanu ciekłego. To znaczy to procesy parowania i skraplania czy kondensacji zaczynają ze sobą konkurować. No i w następnym odcinku, jak będziemy mówili o tym, skąd się wzięły ta olbrzymia ilość wody, która spadła właśnie ostatnio w południowej Polsce, to o tej równowadze pomiędzy parowaniem i kondensacją powiemy coś bardziej szczegółowo. No w każdym razie to zakłóca parowania. A jeszcze warto powiedzieć, że skoro te najszybsze cząsteczki uciekają ze stanu ciekłego, no to pozostała woda w naczyniu ma niższą temperaturę, no bo skoro najszybsze uciekły, no to średnia szybkość tych, które pozostały, musi być mniejsza, czyli temperatura będzie mniejsza. I to dzięki zjawisku parowania przez powierzchnię woda stygnie. Między innymi dzięki zjawisku parowania przez powierzchnię woda stygnie, bo jest jeszcze tutaj naczynie i coś się dzieje w oddziaływaniu pomiędzy cząsteczkami wody a ściankami naczynia. No i żeby przyspieszyć to parowanie, to usunąć to zgromadzenie cząsteczek, które uciekły do stanu H2O, które uciekły do stanu gazowego, no to dmuchamy nad gorącym kubkiem herbaty, no i po tym dmuchnięciu to dmuchanie przyspiesza stygnięcie. No właśnie dlatego, że usuwamy te cząsteczki H2O, które uciekają. No i teraz powstało pytanie, jak to zobaczyć, no bo widać, że im większa powierzchnia, tym więcej jest tych cząsteczek H2O, które są przy powierzchni, więc gdybyśmy porównywali stygnięcie wody rozlanej w talerzu, a w wąskim kubku tej samej masy wody, no to by się okazało, że w talerzu stygnie szybciej, ale to niełatwo jest zmierzyć, bo te nasze termometry i głowę trzeba porządnie zanurzyć, żeby działały. Więc wymyśliliśmy takie doświadczenie. Mamy dwa kalorymetry. W obu kalorymetrach znajduje się woda, ale w jednym powierzchnia tej gorącej wody jest pokryta cienką warstwą oleju. No i mierzyliśmy co 5 minut, a potem co 6, bo tu była jeszcze ostra dyskusja na temat właśnie tych opadów, do której wrócę w kolejnym filmie. Wyraźnie widać, że w skrócie olej to znaczy woda pokryta warstwą oleju, a woda to woda niepokryta warstwą oleju, czyli lewy kalorymetr. Wyraźnie widać, że w kalorymetrze, w którym woda była pokryta warstwą oleju, temperatura spadała znacznie wolniej. A tutaj po 17 minutach
i tu było mniej więcej, było 1 stopień więcej, 1,2 stopnia Celsjusza więcej, biorąc pod uwagę dokładność tych termometrów, o tym też trzeba pamiętać. No a tu już jest różnica 17 stopni, tak? Na korzyść wyższą temperaturę ma woda w tym kalorymetrze. No i potem jak ja to sprzątałem po doświadczeniu, no tam z godzinę potem jak żeśmy doświadczenie robili, to nadal woda w tym kalorymetrze, jak się wsadziło palec, była cieplejsza wyraźnie niż woda w tym kalorymetrze. To bardzo interesująca konkluzja. No więc udało nam się udowodnić, albo w każdym razie pokazać, że wyniki tego doświadczenia są zgodne z hipotezą, że parowanie jest efektem powierzchniowym.